To nie jest cukierek, to nie jest plastik. To lity tytan grade 2. Twardszy od aluminium, lżejszy od stali. Ten detal jest częścią większego projektu, który wykonujemy dla klienta. I to zobaczycie już za tydzień. Więc zostawcie suba, żeby nie przegapić odcinka. Ale zanim zobaczycie finał, musicie cofnąć się do początku. Tymczasem ja jestem Marek i witam Cię na kanale AMS CNC Wizards. Dzisiaj gwoździem programu nie będzie sama obróbka detalu, ale coś, czego jeszcze na tym kanale nie robiliśmy, czyli anodowanie tytanu. Na powierzchni tytanu ten proces tworzy cienkie warstwy tlenku, które w zależności od grubości tworzą nam różne kolory. Do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy, ale najpierw musimy stworzyć nasz detal. Oczywiście, abyście mogli zobaczyć co nieco, to ten konkretny detal puściliśmy bez chłodziwa, poza wierceniem i gwintowaniem. Jak wiecie, praca w tytanie nie należy do najłatwiejszych, ponieważ tytan nie odbiera ciepła tak jak inne metale i większość temperatury przechodzi na narzędzia. Trzeba bardzo uważać z parametrami. Więcej o tym temacie możecie zobaczyć w naszym odcinku o obrabianiu tego metalu. Okej, po drugim zamocowaniu nasz detal jest gotowy. No prawie. My postanowiliśmy jeszcze naszą powierzchnię nieco zmatowić, używając do tego papieru ściernego o gradacji 1200. Na takiej powierzchni kolor będzie lepiej widoczny. No dobra, to teraz najważniejszy moment. Anodowanie elektrochemiczne. Pokażę Wam mój sposób na to, jak uzyskać różne kolory na tytanie. I tutaj muszę jeszcze podziękować za sporą dawkę inspiracji i wiadomości w temacie anodowania polskiemu projektantowi noży Ostap Hel. Link do jego Instagrama zostawię Wam w opisie. Tymczasem mamy tutaj przygotowane 7 kąpieli. Myjkę ultradźwiękową z wodą destylowaną, do której włożyłem słoiczek z izopropanolem. I to w nim najpierw będziemy kąpać nasz detal. Następnie woda z mydłem, ażeby pozbyć się zanieczyszczeń biologicznych. Czysta woda destylowana. Tutaj mamy specjalny środek trawiący Multi-Edge, przeznaczony do trawienia tytanu, choć nie tylko. Dzięki niemu efekt anodowania będzie dużo mocniejszy. Kolejne płukanie w wodzie destylowanej. I w końcu nasza kąpiel w roztworze wody z sodą oczyszczoną, w której zajdzie proces anodowania.
A na sam koniec wypłuczemy sobie jeszcze raz to wszystko w wodzie destylowanej. Jeżeli chodzi o napięcie, to celujemy w 69 V. To powinno dać nam fiolet. Ale uwaga, granica jest cienka i różnica między kolorami to czasami dosłownie kilka voltów. Musimy być bardzo ostrożni. Dobra, nasza kulka umyta w myjce ultradźwiękowej, to lecimy teraz z naszym procesem. Nie każdy wie, jak powstają te kolory na tytanie. To nie działa jak farba czy lakier, ale bardziej jak bańka mydlana. Widzicie na niej kolory? To interferencja światła na cienkiej warstwie. My tu robimy dokładnie to samo, sterując grubością tlenku za pomocą napięcia. I spójrzcie na to. Kolor jest piękny, głęboki, lekko opalizujący. Dokładnie o to chodziło. Udało nam się tak ustalić parametry procesu, że po anodowaniu mamy właśnie taki efekt. Tutaj mamy 4 sztuki, a potrzebujemy zrobić 10 takich sfer. Ale do czego one służą i dlaczego musiały być w takim kolorze, dowiecie się w przyszłym odcinku. Dlatego, żeby tego nie przegapić, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Ja idę robić resztę, a Wam dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Cześć!